Hej, dzisiaj zrobię żelek Sprite. No to zrobimy teraz test trzeźwości. Czy nam ustoi żelek? No chwieje się jak może. Słuchajcie, czekajcie, spróbuję. Nie, niestety, dobrze, że go złapałam. Świetnie, mówię tak. O, przekrzywiam się na bakier. Czapeczka, proszę, założymy nową, siedzi jak ta lala. Słuchajcie, jest to przepis, bardzo szybko się robi, fajnie smakuje. Galaretka dołożona kolorną zabarwiła. Pięknie wygląda. Ciasteczka otrzymują Wojtas Mam, Magda 1, 2, 3, 4, 5 i Wikusia Vlog. Serdeczne gratulacje. No zakroimy. Z tym to nie będzie problemu. A gdzie ma zakrętkę? Czapeczkę zgubił. No tak, jak tańczy, tak to... No. Cia! Jest. Pięknie. Pięknie. Składniki przygotowane. Zabieram się do pracy. 500 ml Sprite'a. Może trochę więcej, dlatego mam dwie butelki. Jak zobaczycie, w butelce jest niepełno. A chcemy mieć pełną butelkę żelka, więc muszę troszkę dolać drugiej. A, chce mi się kichać. Ha. Dobra, udało się. Sprite'a muszę zagotować. Wow, jakie tutaj bąbelki, jakie zapachy. Do Sprite'a dodaję 30 gramów żelatyny i jedną zieloną galaretkę. Teraz wszystko mieszam, żeby się rozpuściła żelatyna i galaretka. Gotową mieszankę zostawiamy do studzenia. Musimy przygotować butelkę po Sprite. Należy ją umyć z płynem do naczyń, aby ją odtłuścić, usunąć cukier. No oczywiście w środku jest mokra, a musi być sucha, więc muszę ją wysuszyć. Przygotowałam lejek i przez lejek wlewam miksturę. No i co, jest tutaj ten Sprite? Czy nie ma? Kolor? Zielony? Butelka? Jest, jest. Zakręcam teraz buteleczkę. Butelkę na całą noc do lodówki. Noc minęła szczęśliwie, dzisiaj jest piękny dzień, butelka się związała, galaretka, żelek, super, no muszę go uwolnić. No i do zabawy, tu chwilę pewnie potrwa, uwalniam sobie naklejkę, przetnę. Ja już mam jedną, miałam dwie butelki, więc to mogę niekoniecznie ładnie zdjąć. No udało się, tnę, nożyk nawet ostry. No i będziemy po małym kawałeczkach uwalniać żelek. Żelek uwolniłam, zobaczcie, nie ma plastiku. Jest trochę z tym rok pracy, ale jest sposób na to. Jak przetnę i później trzeba podważyć, powietrze wchodzi pod plastik i pięknie się uwalnia. Najgorzej było z szyjką, no ale też dałam radę. To co, tylko musimy wykończyć buteleczkę. Mam tutaj naklejkę przygotowaną. No fajnie się przyklei, bo to do żelka to... O, proszę bardzo, już mamy równiutko, żeby to było ładnie. Żelek Sprite gotowy. Serwis! Followujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeśli już zasubskrybowaliście kanał, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. No butelka wyszła super. Można kogoś nabrać. No chyba, że się tak będzie często. To nie, ale jeżeli... Nie da się, no popatrzcie, jakie ma ruchy. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego filmu.